Waga. Nie, tu mamy dużą dysproporcję wagową i wzrostową. Nie byłoby to... Odbieramy telefon, halo? Nie byłoby co zbierać. Oh my god, jesteście dorośli? Cześć. Cześć. Dlaczego pan Czesław Michniewicz tak bardzo atakuje Paczula, kiedy on mówi całą prawdę o tym, jak Świderski zagrał? Michniewicz zaraz wybuchnie. Widzę to jak w takiej kreskówce oldschoolowej, że mu tak odpadnie czubek czaszki i taka para pójdzie jak z czajnika. Pff! Miałam jeszcze w planach podzielić się z wami i prześledzić przepyszną inbę związaną też z kanałem Zero, bo jest taki klip, jak omawiają jakiś mecz i tak się pięknie pokłócili. To było jak drama z moich najlepszych dram z grupek na Facebooku. Ale to może zostawię na następny raz, bo to jest temat, który jest zawsze aktualny. A przy okazji może ogarnę trochę więcej, o co chodzi w tej inbie. Bo ja to, wiecie, w świecie sportu tak siedzę. Jakie chrupki jem? Powiedziałabym, że to Carly, ale są to jakieś inne orzechowe. Ważne, że orzechowe. Tak, dosłownie, dokładnie chodzi o dramę między Michniewiczem a Paczulem. Mąż mnie z nią zapoznał i jest moim zdaniem prześmieszna. Dobra, chcecie ją jednak? Dobra, to zanim przejdziemy do jeszcze śmieszniejszych rzeczy, niech będzie Paczul Michniewicz. 10 minut. Nie zrobiłeś nic takiego w życiu wielkiego. Jestem przekonany, że mam większą wiedzę niż tutaj wszyscy siedzący w studio. Ja nie będę z nim więcej do programu przychodzić. To jest pośmiej profesjonalistów. Jestem za poważnym człowiekiem, żeby w ten sposób rozmawiać z kimś. Nie podał mi pan ręki dzisiaj, ale bądźmy poważni, no, ludzie oglądają. No widzisz, no ty się nie znasz, grałeś piłkę czy nie? Ja wiem, że inne rzeczy robiłeś na mieście. Ale słuchaj, ale... Ja panu nie grzebię w przeszłości, chociaż wiemy, że mógłbym. No to grzeb. Czy jest możliwość, aby na koniec programu pan Czesław i pan Paweł stanęli do face to face'a? Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Nie, no takie potrzebnie, ta waga. Czesław Michniewicz, Krzysztof Marczyk. Okej, to był skrót, więc jak widzicie, będzie się działo. Więc nie wiem, na ile wy się bardziej orientujecie w świecie sportu i piłkarzy niż ja. Jeżeli są tu podobni do mnie ignoranci, to pozwólcie, że zrobię taki skrót, na który ludzie faktycznie zainteresowani tematem mogą bardzo przewracać oczami jak coś. Bo wszystko, co powiem, to jest to, co pamiętam z tego, co wytłumaczył mi Tomek, więc mogę gadać głupoty. Oho, chyba już jest na gorącej linii ze mną. Więc tak, mamy tutaj studio, w którym panowie omawiają mecz i pokłócą się ze sobą ten pan, który wygląda jak wasz wujek w granatowej koszulce od Ralfa Lorena i ten pan w beżowej młodszy. I ten pan w beżowej młodszy to niejaki Paczul, który jest dziennikarzem sportowym, chyba komentatorem też. I z tego, co wiem, zna się z mieciem. Za to Michniewicz jest trenerem reprezentacji Polski. I on jest źródłem wielkiej inby, również związanej z kanałem sportowym i kanałem Zero. Byłym trenerem, przepraszam bardzo. Bo jak była ta wielka afera z ustawianiem meczy i z tak zwanym fryzjerem, to się okazało, że on ma... Ile to było? 711? 711 połączeń od tego fryzjera typa, tak? Na swoim telefonie. I wszyscy się zastanawiali, o czym wy tyle rozmawialiście. Czy brał udział w jakimś ustawianiu meczów? O, 28 godzin rozmów podobno. Bardzo ważnym elementem tej dramy jest to, że Michniewicz jest prywatnie wielkim kumplem Stanowskiego do tego poziomu, że jest chrzestnym jednego z jego synów. To dodaje takiego pięknego spajsu tej całej dramie. No i nie dość, że była ta afera z fryzjerem, z którym miał tyle połączeń, to była potem jeszcze afera z mistrzostwami w Katarze, gdzie nasi wyszli z grupy i mieli za to dostać jakiś premier, im obiecał za to jakieś duże premie i... Potem oczywiście nic z tego wyjścia z grupy nie wyszło,
ale i wszyscy się wkurzali na Michniewicza, że to dlatego, że wszyscy tylko gadali o tych premiach, zamiast się skupić na graniu, tak. Śmiechawa pisze, ale to był prawdziwy fryzjer? Nie, chyba nie strzygł ludzi. Więc tak, wyszli z grupy, ale chujowo grali. To miałam na myśli, mówiąc, że nic z tego nie wyszło, z tego wyjścia w grupy. Ten, co gadał z fryzjerem, jest chrzestnym dziecka Stanowskiego. Zgadza się, nadążacie za wszystkim. Mówię, to nie jest takie trudne. No i... Czy jestem updated w sprawie srania do Sekwany? Nie, nie mam pojęcia zielonego o sraniu do Sekwany, ale musimy się trzymać, naprawdę. Muszę zachować dyscyplinę umysłową, żeby dokończyć wam opisywanie tej dramy. No i po tym, jak Michniewicz był w Katarze i wszyscy się na niego zesrali za to, za tę aferę z premiami, to zablokował, tak nagle się obraził i zablokował 50 dziennikarzy sportowych na Twitterze, bo miał tak dość słuchania o tym. No i jednym z nich był Paczul, tutaj obecny. No i myślę, że w tym punkcie możemy zacząć oglądać tę aferę, biorąc również pod uwagę, że jest to jedna z najbardziej awkward rozmów, jakiej byłam świadkiem na YouTubie. I jest to... Nie zrobię tej analogii. Oglądajmy po prostu. Jak Paweł Paszul. Dzień dobry. W składzie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Dziwną bramkę Austriacy stracili, tak jak nie oni, bo tam tę akcję można było trzy razy czy dwa zamknąć, prawda? Ta piłka się wręcz toczyła w polu karnym i dość niezrozumiałe to było, że nikt tam nie doskoczył. To zupełnie nie ma związku to, o czym mówisz. To obejrzę sobie tą akcję od początku i zobaczysz, że to, o czym mówisz, to coś takiego nie wydarzyło się przy tej bramce. Być może pomyliłeś akcję, ale ta akcja zupełnie inaczej wyglądała. Nie, no piłka toczyła się w polu karnym i można było spokojnie doskoczyć. Jakby można było, to by wybili. To takie tłumaczenie to jest tłumaczenie, wiesz, że można byłoby też polecieć na księżyc, tylko trzeba mieć rakietę, ale to nie o to chodzi w tym wszystkim. Myślę, że nie będą zadowoleni ze swojej akcji obronnej w tej sytuacji. No, ale na pewno nie będą analizować w ten sposób, o czym ty mówisz, bo to nic takiego nie było. Ja bym tylko jeszcze jedną rzecz dodał. Ale gol padł, co nie? Francuzi... No nie z tego, o czym mówisz. Lewandowski, ewentualnie ze Świderskim, gdybyśmy się zdecydowali na dwóch napastników, co byłoby dosyć interesujące. Który dał słabą zmianę. Na podstawie czego wy mówicie, że Świderski dał słabą zmianę? Dlaczego? Dlaczego dał słabą zmianę? Powiedz mi dwa argumenty. Bo wyglądał na piłkarza na bój. Ten ślurp był bardzo pasujący do dramatyzmu sytuacji. Ale to twoje zdanie, to ty tak uważasz. No, prosi mnie pana moja. No tak, to on tak uważa, a kto tak inny uważa? On jest dziennikarzem, który mówi to, co uważa o tym meczu. Ma zrobić jakieś peer review, badanie na ten temat opinii publicznej? No ale to że zagubiony zdanie. I co dalej? Zagubiony to jest argument, a drugi jaki? Podejmował złe wybory często. Jakie złe wybory? Że strzelał w 90 minucie z trudnej... Chciałam tylko wspomnieć, że z góry, zanim to obejrzę w ogóle, chociaż przyznam, że już oglądałam, jestem za Paczulem w tym konflikcie, tylko dlatego, że ma jeszcze bardziej milenialskie tatuaże ode mnie. We are the same. Pozycji i bramkarz wybronił? Nie, przy wyprowadzaniu kontry. Ale miał sytuację, miał piłkę meczową na 2-2, na punkt, który... Ale nie mówię o tej sytuacji, mówię o wcześniejszej. Ale ja ci tłumaczę jedną rzecz. Jeśli wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych, to patrzysz, co zrobił, on jest napastnikiem, co zrobił do przodu. No i co zrobił? Znalazł się w idealnej sytuacji. I strzelił gole? Bramkarz obronił, ale znalazł się w tej sytuacji. Strzelił innego gole? By tam nie było. Ty strzelił gole? Nie rozumiesz piłki, stanął. Ja nie będę z nim zrozumiał się. Mój tata? VF Miki, dziękuję za suba. Strasznie mi się podoba, jak Michniewicz od razu zwraca się do kumpla. Stano, ty to widzisz? Stano, ty pozwalasz na to? Weź wyproś tego gnoja stąd. Stano, co to się dzieje? Ktoś podważa moje zdanie. Stano. Pośpij profesjonalistów, pani dajesz gościa. Mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, Czesiu, wiem, że jest między wami zła krew po turnieju w Katarze. Nie lubię takich gadek w ogóle. Ale to nie znaczy, że w każdym zdaniu musi być zwarcie. Trenerze, ja nie chcę wojny. O Boże. Generalnie rozmowy o piłce i sporcie budzą wiele emocji. To jest dosłownie sytuacja, kiedy wasz stary ogląda mecz i nie wiem, z sąsiadem albo wujkiem i on oczywiście wie lepiej, co powinni zrobić. Wyobraźcie sobie, że jest przy tej rozmowie waszego starego z sąsiadem jakiś niezależny arbiter, który może któregoś z nich wyprosić. Podjazdowej w tym programie, ja wiem, że ma pan pretensje po Katar. Nie podał mi pan ręki dzisiaj, ale bądźmy poważni.
kocham. Kocham, że wychodzi taka drama. Już jak wjeżdża niepodawanie ręki, to już jest ten poziom herbatki, który ja kocham. Arachnid Terror. Tata? Dziękuję za suba. No, ludzie oglądają. Jacy ludzie, jak to mówię w tym programie. Słuchajcie. Dobra, skończmy z tym. Ja uważam, że Świderski nie dał złej zmiany. Mhm. Miał piłkę meczową na nodze. Znalazł się w odpowiednim momencie. No, pan Szymańskiego chwalił po tym meczu, no naprawdę. Widzisz, no ty się nie znasz. Grałeś piłkę, czy nie? Ja wiem, że inne rzeczy robiłeś na mieście, to słyszałem. O mój Boże. Jaki on jest petty. Inne rzeczy robiłeś na mieście, to słyszałem. Okej. No, śmieszne jest to strasznie w kontekście tego, że za chwilę będzie próbował udawać, że on w ogóle nie ma pojęcia, kim Paczul jest i skąd się w ogóle wziął i dlaczego on w ogóle ma się wypowiadać, jak on jest takim nikim. No, najwyraźniej wiesz o nim na tyle dużo, żeby wiedzieć, co robi na mieście? Dlaczego miałoby nas to w ogóle interesować? I to pytanie, czy grałeś kiedyś w piłkę? No, ale piłkę chyba nie. A jak mi nie smakuje pizza, to mogę powiedzieć, że jest niesmaczna, czy nie? Możesz, oczywiście. No, ale właśnie, to jest moja odpowiedź na pana pytanie. Wszedł w 55 minucie. O, to 65 minut. Teraz chcę wiedzieć, co Paczul robił na mieście. Czyli pograł prawie całą połowę i nie strzelił bramki i dobra zmiana. Puentując. Jaką zmianę dał Weghorst? No dał zmianę, w której strzelił... Ten pan wydaje mi się taki biedny w tej sytuacji. Siedzi pomiędzy nimi. Przypomina mi to moją pierwszą debatę polityczną, kiedy jeszcze jako kandydatka partii Razem, młodziuteńka, świeżutko upieczona, siedziałam w Radiu Lublin pomiędzy kandydatem z PiSu a kandydatem z PO. Nie dałam rady nic powiedzieć. Strzelił gola. Dobrą czy złą? Słuchajcie, może jeszcze ktoś na samą zmianę była. Jeśli do tej kłótni... w ramę jest bohaterem dzisiaj... No ale właśnie chodzi o strzelenie gola, a nie umówienie, że jakby strzelił, no. Jeśli ktoś chce do tej kłótni... Możesz się nie odzywać już w ten sposób? Jeśli ktoś... Możesz się nie odzywać już w ten sposób? O Jezu, to jest tak bardzo stary kołdyt. Ale... Niesamowite, jak pewnego rodzaju anger issues są wpisane w DNA mężczyzn w pewnym wieku. Ktoś chce do tej kłótni się dołączyć, to zapraszamy. 22 10 32 00. Ja jeszcze 5 minut tej atmosfery. Najbardziej niesamowite jest to, że oni w tym kanale Zero przyjmują telefony od widzów, jak w oldschoolowym programie telewizyjnym. I w momencie, kiedy jest tak zaogniona drama i jeszcze w momencie, kiedy Michniewicz jest memiczną postacią i dość kontrowersyjną, to jak dla mnie przyjmowanie telefonów w tym momencie wydaje się jednocześnie najgorszym i najlepszym pomysłem na świecie. Też jadę do hotelu. Co ci mówisz, że wiesz? Ja nie wiem. Twój stary kłóci się ze starszym bratem. Tak, to jest dokładnie ten vibe. Rozmawiam. Ale jestem za poważnym człowiekiem, żeby w ten sposób rozmawiać z kimś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, o czym mówi. Próbuję tutaj, wiesz, naskakiwać troszeczkę kultury, troszeczkę szacunku. Ale ja sobie zdaję sprawę, że pana... Ej, ale szkoda mi też Stanowskiego w tej sytuacji. Strasznie, co on ma biedny zrobić, no. Żadne pytanie nie odpowiada, więc okej, ja mogę pójść, bo pan jest tutaj gwiazdą. Słuchajcie, tak? Nie, stop. Ja jestem gospodarzem, wszyscy zostają. Jezu, zobaczcie, jak mu jest niezręcznie. Tak rozdzielać tą dyskusję, żebyście nie trafili na siebie lub trafili jak najrzadziej. Natomiast... Ale jak ja powiem, że jest poniedziałek, to pan trener powie, że jest wtorek. Halo, kto się dodzwonił? Dobry wieczór, panowie. Z tej strony Patryk Sosnowca. Ja mam takie pytanie do panów. Czy jest możliwość, aby na koniec programu pan Czesław i pan Paweł stanęli do face to face'a? Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Nie, takie potrzebnie to... Tu akurat ktoś próbował rozładować emocje żartem. Uwaga. Nie, tu mamy dużą dysproporcję wagową i wzrostową. Nie byłoby to... Nie byłoby co zbierać. To. Odbieramy telefon, halo? Nie byłoby co zbierać. Oh my god, jesteście dorośli? Cześć. Cześć. Dlaczego pan Czesław Michniewicz tak bardzo atakuje Paczula, kiedy on mówi całą prawdę o tym, jak Świderski zagrał? Michniewicz zaraz wybuchnie. Widzę to jak w takiej kreskówce oldschoolowej, że mu tak odpadnie... Czubek czaszki i taka para pójdzie jak z czajnika. W tym spotkaniu. Dlaczego pan Czesław jest tak negatywnie nastawiony do Pawła Paczula po tym, co wydarzyło się kilkanaście miesięcy temu podczas jednych ze studiów? Ja nie odpowiadam na te pytania. Okej.
tutaj chciałbym powiedzieć, że panie Czesławie, więcej dystansu, ponieważ... Jak ja kocham, że go uderzyli, tym więcej dystansu. Obserwowałem, że ten Ale para pójdzie nosem zaraz. Dystans do tej sytuacji był mniej więcej tak krótki jak mój penis. Wolfi pisze, że on tam na karteczce sobie jak w Death Note zapisuje imiona. Ja mam do was takie, w szczególności do pana trenera Czesława Michniewicza oraz do Pawła Paczula. Oboje jesteście z środowiska, że tak powiem, gdyńskiego. Nie ma co się kłócić, panowie. Wyjdźcie sobie na piwko. No. Nie, dlaczego piłkarze nie mogą żyć w zgodzie? Nie ma co się kłócić. No Boże, ten w czarnym, jak się śmieje. To trener jest na mnie obrażony za mundial w Katarze. Nie, ja jestem obrażony, bo tobie łatwo przychodzi krytykowanie, wiesz, troszeczkę więcej szacunku. Tam, gdzie będzie okazja rozmawiać o taktycznych rzeczach i tak dalej, to jestem przekonany, że mam większą wiedzę niż tutaj wszyscy siedzący w studio, z całym szacunkiem do was. A nie zrobiłeś nic. Z całym szacunkiem. Bardzo dużo szacunku było w tej wypowiedzi. Takiego w życiu wielkiego, żebyś mógł tak łatwo oceniać kogokolwiek, wiesz, tak potępiać. Okej, jeżeli oceniać jakieś kopnięcie piłki, bo rozumiem, że o tym mówią, jeżeli oceniać jakąś akcję w sporcie, może tylko ktoś, kto osiągnął coś wybitnego, to według mnie cała gałąź medialna pod tytułem dziennikarstwo sportowe trochę nie ma sensu. Ale szczerze mówiąc, jestem pod ciągłym wrażeniem sztuki japerstwa w dziennikarstwie sportowym. Jakby siedzieć i gadać o tym, co się wydarzy. Ja mam wrażenie, że oni siedzą i sobie wymyślają rzeczy godzinami i sobie potem o nich mówią, a potem się na nie złoszczą. Mogę odpowiedzieć? Tylko piłka. Ja wiem, ale dlatego Krzysiek, wiesz, mogę w mojej obecności zaproś sobie kogoś... Poczekaj, Czesław, ale czy trzeba dokonać w życiu czegoś wielkiego, by pokusić się o ocenę, czy piłkarz... Nie możesz oceniać. No i patrzcie, zgadzamy się z Krzysztofem Stanowskim. Dobrze czy źle? No to jest tylko piłka nożna. Efekt też ma znaczenie. No gdyby każdy zawodnik się znajdował w pozycji strzeleckiej, ale koniec końców jej nie wykorzystywał, to szukał... Czy to będzie... Czy powinnam się pokusić o analizę czad ewolucji Krzysztofa Stanowskiego? Spójrzcie na linię jego brody. Na te fale we włosach. Byś takiego napastnika, okay, który wykorzystuje tę sytuację. Na tę opaleniznę. Mocne DNA wilka. Wjechał Mewing. Czy ja mogę odpowiedzieć na to, co trener mówi? Tylko ci powiem jeszcze, możesz odpowiedzieć, ale nie za długo, bo już chyba kończymy, bo ja muszę... Kończymy za 6 minut. Sam pociąg mam, ale na pewno Krzysiek się pozwoli odpowiedzieć. Uwierz mi, że ja jestem takim malarzem, który już parę obrazów trochę lepszych, trochę gorszych namalował, tak? Mhm. Jeśli obraz przyjdzie malarz i powie taki, który rzeczywiście coś już namalował, to on będzie więcej oddał zdjęcia. Zgodzi się czy nie? Mhm. I ja jestem takim malarzem, który coś namalował, a ty jesteś tym, któremu się podobać obraz może, albo nie musi. I on może ten obraz wyrzucić do piwnicy, albo powie, dobra, niech sobie wisi i tak dalej, ale... Tak. Stanowski wygląda trochę jak Jezus z bajek dla Świadków Jehowy, które oglądaliśmy ostatnio. Na temat tego, czy ten obraz jest dobry, czy zły, to ja mam niestety trochę więcej do powiedzenia. Chciałem, mogę? Możesz, Paweł. Tak trochę o mnie, ale nie mogę się wypowiedzieć. Po pierwsze uważam, że to trener narzucił taki temperaturę rozmowy, a nie inną. No bo zacząłeś od razu mówić o sytuacji. Ja milczałem, jak pan mówił. Paczul, ja bardzo rozumiem te pokusy powiedzenia ja panu nie przerywałem. Ale chill. To brzmi śmiesznie. Po prostu daj mu wyrantować. Mów swoje. Ja wiem, że twój mikrofon wyłapuje lepiej to, co mówisz. Jakby będzie to słychać w postprodukcji. Mów swoje. Ignoruj typa. Najgorzej to się wykłócać o to, kto komu przerywał. Deprecjonując mnie i mój zawód i tak dalej, pytając, czy ja grałem w piłkę, no ocenialiśmy Świderskiego, mógłbym pana zapytać, czy pan grał w ataku, no nie grał pan. Po drugie, ja... A to nie jest live? Nieważne, chodzi mi o to, że udźwiękowienie działa tak, że tobie się może wydawać, że ciebie nie słychać, bo ktoś cię zakrzykuje. Słychać cię. Speak your truth, boy. Pana krytykowałem na Mistrzostwach Świata, bo było za co. Ja nie oglądałem nawet tych programów, szczerze mówiąc, wiesz, uwierz mi. To oczywiście, zablokował mnie pan przypadkiem i 50 innych dziennikarzy też.
palec się omsnął 50 razy, to się oczywiście zdarza. Paczul też jest wspaniale petty w tej konwersacji. To po pierwsze, jak było za co krytykować, to krytykowałem. Uważam, że nie przekroczyłem na tym turnieju żadnych granic, nie obrażałem pana ani nic takiego. Kiedy było za co pochwalić, to pochwaliłem, chociażby za mecz z Francją. Co się podobało z Francją? Bo ja nie oglądałem, nie słuchałem, co mówisz. To, że w końcu chcieliście grać w piłkę. Okej. Okay. A co ci nie podobało wcześniej w naszej grze? To, że nie chcieli grać w piłkę. A, to widzisz, to takie słowo wytrychy, widzisz, to tak nie pogadamy, wiesz? To nie jest rozmowa, wiesz, profesjonalistów w moim zawodzie, wiesz? Bo to jest taka, nie. Wiesz, publicystyka. Okej, okay, ale mów dalej, proszę. No, ja jestem publicystą i trenerem. Okay, oczywiście, okay. Że wie pan więcej o taktyce, ale też zarzucając mi, że ja niewiele w życiu... I tak był cierpliwy, nie wyciągając karty 711. Niby tak, ale zrobił to dość subtelnie, bo jak Michniewicz mu powiedział... porozmawiajmy o tym, co robiłeś na mieście, to Paczul powiedział, ja panu nie wyciągam przeszłości, a mógłbym. Ci osiągnąłem może i tak, może pan to ocenić, no ale jeśli przełożymy taką skalę, to pan też nie powinien oceniać dzisiaj Deschampa, tak? Dlaczego? No bo mieszkałem u niego w pokoju, wiesz, w Jekaterynburgu, jak byliśmy młodzieżówką. Powiedziałem mu przed meczem o tym, uśmiechnął się, pokazałem mu nawet zdjęcie. I śmialiśmy się w dwójkę. Osiągnął więcej niż pan, nawet gdyby mieszkał pan z nim w tym jednym pokoju przez lata, okej? Okay? Chodzi mi o skalę, że nie ma sensu mówić, że nie mogę czegoś oceniać, bo czegoś jeśli, nie robiłem. Patrzę, jeśli ma być dyskusja w tym studio o taktyce, to ja nie chcę z tobą rozmawiać o taktyce. Jest pan ode mnie 100 tysięcy razy lepszym taktykiem. Ale właśnie chciałbym takiego Czesława Michniewicza, a nie takiego, który mnie pyta, czy ja grałem w piłkę. Co ja kiedyś robię, wyciągał, co ja kiedyś robiłem na mieście. Ale zrozum, no, ale słuchaj, ale... Ja panu nie grzebię w przeszłości, chociaż wiemy, że mógłbym. No to grzeb, może grzeb. O tym mówiłam. Mówić, to, sorry, był spoiler. Chcesz pisać, to chcesz, mi to nie przeszkadza, wiesz, bo no, ja już mam do tego wszystkiego dystans. Dwie godziny temu tego dystansu pan nie pokazywał, zgodzimy się. Słuchaj, ale jeszcze raz ci mówię, dyskusja na poziomie taktycznym, nie rozmawiajmy. Na poziomie podobało się, co Słonko widziało, wiesz, to możemy... Ale co on robił na mieście? No właśnie nie wiemy, co robił na mieście. Ja chcę się to wiedzieć. Please, Paczul, jeśli to usłyszysz jakimś cudem, co robiłeś na mieście? Co ciekawego się dzieje na mieście? Daj znać. Rozmawiać, ale nie mów, nie chcę z tobą rozmawiać na temat taktyki, no bo nie przeprowadziłeś w życiu żadnego treningu. Przeprowadziłeś jakiś trening czy nie? Nie wiesz, co można poprawić, co nie można poprawić. Nie wiesz, jakie zawodnik ma umiejętności. Nie wiesz, jakie ma deficyty, jakie ma atuty i tak dalej. To czemu pan siedzi też z Krzyśkiem Marcinakiem i z Krzyśkiem Stanowskim? No pytam mnie o taktyczne rzeczy. Zobacz, nawet tablicę mi dzisiaj kupili, wiesz? Także ale jaka ładna. Jaka ładna. Ale skasowałem nawet... A ile treningów przeprowadził Krzysiek Stanowski w swoim życiu? Ale nie rozmawiał o taktyce. Ja też nie. Ja o złamanych nosach, głupotach. No, co, głupotach, reklamy, łaksy. Ja też mówię, ten mi się podobał, ten mi się nie podobał. No dobrze, to mogłeś powiedzieć, że... czekoladki. Ładna bramka, strzeli mu w głowę i tak dalej. Roboty ma. Ale nie mówisz, że można było tą piłkę trzy razy zablokować. Ja ci pokażę, że nie jest to prawdą, co mówisz, że nie można było tej akcji zablokować. Tam było dużo przypadków tej akcji. Kompletnie dużo przypadków. Austriacy odzyskali tą piłkę. Ej, w sumie macie rację. Jakby mi ktokolwiek nagle wrzucił takim tekstem, no, porozmawiajmy o tym, co robiłaś na mieście. Miałabym instant flashbacki. O mój Boże. O czym wiesz? Miałabym atak paniki. I za chwilę stracili, ale to nie jest tak, że oni bardzo mogą chętnie zobaczę. No ja też właśnie tego stanu nie może znaleźć. Ale ja idę, to dajcie mi chwilę. Ja wcale nie twierdzę, że się nie mylę. Chodzi na stronie TVP Sport. Brawo. O, chciałem cię to zasugerować. Chciałeś reklamować TVP Sport, bo się zaczyna strona. A co tam? Niech mają. I naprawdę nie woli mi pan udowadniać, że się mylę w ten sposób, niż robić prywatne wycieczki. Ale ja ci udowadniam, że powiedziałeś coś, co od razu mnie zbulwersowało, bo nie było prawdą. Bo ja pamiętam tą akcję i pamiętam, jeszcze mówiliśmy z Krzyśkiem, gdyby to powiedział Krzysiek Marciniak, by to pana nie zbulwersowało. Na pewno nie. No właśnie. On by tak nie powiedział. Myślę, że czekałeś Czesiek na ten Ja wiedziałem, że pan czeka. No przecież nie podał mi pan ręki, więc no. No bo ci powiedział, że starszy podaje rękę, wiesz. Jak kto tak kogoś... Ja tak zawsze starszy podaje rękę, nie znałeś tego. Oraz Klęczek tak zawsze. Okej, czy on się próbuje tłumaczyć, że mu nie podał ręki, bo to było niegrzeczne, że Paczul po pierwszy podał mu rękę? Oh my god. Piękne to było. Jak zwykle mam alergię na sportowe rzeczy. Tak, to była przepyszniutka inba. Przepyszniutka drama. Niam, 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 niam. Jak chrupki orzechowe.